Jaszczurka Zwinka swoją polską nazwę zawdzięcza szybkości, z jaką się porusza. Jest małym gadem, ale tak jak inne współczesne gady, pochodzi od wielkich dinozaurów. W toku ewolucji, by przetrwać, opanowała niezwykłą umiejętność. Dziś może powiedzieć, że ogonek to rzecz nabyta. Jaszczurki, to u nich właśnie jest ten zwyczaj, bo oprócz klasycznej jaszczurki Zwinki na przykład, również ta historia utraty końcowej części ogona ma często miejsce na przykład u padalca, który jest także jaszczurką, tyle że beznogą. Dla wszystkich z nas kojarzy się po prostu z typowym wężem, a to jest jaszczurka, która po prostu w toku ewolucji straciła odnóża. No właśnie jaszczurki mają tę właściwość, że w razie niebezpieczeństwa, na przykład próby złapania czy przez drapieżnika, czy czasem przez człowieka, czasem dziecko, bądź umieszczenia jej na przykład w pomieszczeniu zamkniętym, jakimś akwarium czy słoiku, odpada jej końcowa część ogona. No to jest takie przystosowanie obronne, kiedy goni jaszczurkę drapieżnik, chwyta właśnie za ogon, który jest do 1,5 razy dłuższy od całej długości ciała i ta końcówka właśnie wtedy zostaje w pysku drapieżnika, a sama jaszczurka ucieka dalej i ma duże szanse na ukrycie się. Obserwując w różnych miejscach jaszczurki, można właśnie spotkać takie właśnie okazy po przejściach z odrastającą częścią końcową ogona, ale już on takiej długości pierwotnej nigdy nie osiąga, a czasami zdarza się, że rozwidla się na końcu, są dwie, a nawet czasem trzy końcówki. Słuchaczy naszych prosimy o to, żeby nie eksperymentowali i nie próbowali straszyć jaszczurek, dlatego że są one pod ochroną. Tak, wszystkie nasze gady są objęte ochroną, a jaszczurki Zwinki, które są naszym najpospolitszym nadal przedstawicielem, choć w porównaniu z wcześniejszymi dekadami widać spadek liczebności, no to jest spowodowane wieloma czynnikami, w tym między innymi także tym, co my jako ludzie robimy ze środowiskiem. No, bardzo mocno rozwija się budownictwo, budowane są drogi. Pamiętajmy, że nasze jaszczurki, czy generalnie nasze gady, tak jak ich poprzednicy z dalekich epok, dinozaury, są bardzo mocno uzależnione od ciepła słonecznego. Są to zwierzęta zmiennociepne. Ich aktywność jest uzależniona od energii, którą czerpią między innymi właśnie z promieni słonecznych. Rano, żeby się tak rozruszać, muszą się nagrzać, żeby stać się aktywnymi. A kto jest największym wrogiem jaszczurek? Jaszczurki mają sporo wrogów naturalnych. Należą do nich między innymi niektóre ptaki drapieżne, takie jak błotniak, myszołów, pustułka. Także bocian chętnie upoluje jaszczurkę, jeśli nadarzy się taka okazja. Jaszczurki padają ofiarami niewielkich ssaków z rodziny łasicowatych, a w sąsiedztwie osiedli ludzkich bardzo chętnie na jaszczurki polują także nasze sympatyczne i lubiane przez nas koty. To jest jedna rzecz, a druga rzecz są te wszystkie zamierzone i niezamierzone działania, które powoduje człowiek, czyli związane z chemizacją środowiska, z przekształceniami, z zajmowaniem czy zabudową nowych terenów. To są między innymi te źródła zaniku odpowiednich biotopów dla takich zwierząt jak na przykład jaszczurka. Podpowiedź. Jeśli chcecie pomóc tym małym gadom poza równą trawką w waszych ogródkach, pomyślcie o skalniaku lub zostawcie po prostu parę kamieni. Od czasu do czasu będzie okazja poobserwować na nich wygrzewające się jaszczurki Zwinki.